Gąski, kanał LeagueGames.pl. Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem będzie o dzieleniu gier na części. No i jest to temat, który został zainspirowany działaniami w sumie Rockstaru, czyli oczywiście twórców GTA czy Red Dead Redemption. Mniej więcej tydzień temu dostaliśmy informację taką, że Red Dead Redemption 2 będzie można kupić w sklepie chociażby Xbox Live, czyli w cyfrowym sklepie Microsoftu, jako oddzielna kampania fabularna, czyli dostajemy tryb singlowy, za który możemy zapłacić, no i oddzielnie wersję online. Czyli coś w rodzaju takiego, że na przykład mielibyśmy Grand Theft Auto, załóżmy 6, płacilibyśmy jedynie za kampanię singlową, jeśli nie interesowałaby nas rozgrywka w GTA Online. No i czy to jest dobry pomysł, czy coś takiego się przyjmie? No i jak ja na to wszystko patrzę, o tym postaram się Wam opowiedzieć w tym materiale. Więc zacznijmy może od tego konkretnego przykładu, czyli Red Dead Redemption 2, który Rockstar podzielił właśnie na dwie części. No i można go w wersji cyfrowej kupić zarówno właśnie oddzielnie tryb fabularny, jak i oddzielnie online. No i muszę Wam powiedzieć, że sam pomysł jak najbardziej mi się podoba, no bo muszę powiedzieć, że ja na przykład osobiście, mnie tryby online w Red Dead Redemption zupełnie nie interesują. Podobnie zresztą w GTA. Osobiście w ogóle nie gram w GTA Online. Ja rozumiem, że Rockstar trzepie na tym naprawdę potężne pieniądze, bo ludzie w to grają. Natomiast ja, jeśli będę kiedyś kupował Grand Theft Auto 6 na przykład, no to kupię go pod kątem kampanii singlowej. To znaczy mnie online nie interesuje. Bardzo rzadko gram w jakieś tytuły online'owe. Bardziej mnie interesują właśnie kampanie fabularne dla jednego gracza. Po to w sumie kupuję tego typu gry. Ba, nawet w Call of Duty gram tak naprawdę, jeśli już kupuję jakąś część, no to po to, żeby przejść sobie kampanię singlową. No pewnie akurat pod tym względem jestem w mniejszości, bo Call of Duty jest kupowane głównie pod kątem multiplayera przez graczy. Przynajmniej na to wskazują statystyki. Natomiast no ja tak mam. No kupuję po prostu gry tego typu bardziej pod kątem kampanii singlowej, więc mi jak najbardziej pomysł się podoba, bo nie chciałbym płacić za coś, z czego najprawdopodobniej w ogóle nie skorzystam. No ja, jeśli chodzi o Red Dead Redemption, w ogóle prawdopodobnie nigdy nie odpalę trybów online, natomiast kampanię jak najbardziej byłbym chętny do przejścia. Natomiast o ile sam pomysł mi się podoba, no to oczywiście tutaj jak zwykle wkracza nam właśnie Rockstar ze swoją chciwością, no bo jak dla mnie jest to jeden z takich deweloperów, którzy naprawdę próbują wyciskać ze swoich gier wszystko, co się da i właściwie sprzedać nam jeden tytuł, mam wrażenie, 50 razy na różnych platformach, w różnych wersjach, natomiast jedną wykonaną pracę próbują spieniężyć wielokrotnie. No wielokrotnie im się zresztą to udaje, natomiast no mnie, szczerze mówiąc, rozbawiła zapowiedź tego, że na PlayStation 5 oraz Xboxa Series X dostaniemy odświeżoną wersję GTA 5. Tego typu zapowiedź dostaliśmy kilka czy kilkanaście miesięcy temu, już szczerze mówiąc dokładnie nie pamiętam. Natomiast bo to był kolejny raz przykład na to, że Rockstar próbuje nam wcisnąć po raz kolejny 8-letni tytuł, który przecież, jeśli chodzi o wersje konsolowe, pierwotnie ukazał się na PS3 oraz Xboxie 360. Dostaliśmy lekko podpakowaną wersję, znaczy lekko, no podbitą rozdzielczość i stabilną animację na PlayStation 4 oraz Xboxie One. Natomiast Rockstar próbuje, czy też próbował nam wciskać po raz enty to samo. Jak znam ten zespół, no to prawdopodobnie znowu wcale nie po niskiej cenie, tylko znowu po jakiejś tam standardowej cenie nowości. Podobnie zresztą było w przypadku wersji na PS4 czy Xboxa One. Pewnie działania Microsoftu, który wprowadził tak fajnie prosperującą wsteczną kompatybilność na Xbox Series X, gdzie tytuły tej firmy, chociażby wszystkie Gearsy, Halo, czy też Forza Horizon, możemy odpalić w nowej właściwie jakości, w podbitej rozdzielczości na najnowszej konsoli Microsoftu, bez konieczności płacenia za to. No pewnie tego typu działania pokrzyżowały plany Rockstaru, natomiast no jest to właśnie tego typu firma, która tego typu rzeczy jest chętna robić. No i oczywiście mało, szczerze mówiąc, zaskoczyła mnie cena, którą zobaczyłem, jeśli chodzi właśnie o tę oddzielną kampanię fabularną do Red Dead Redemption 2. Otóż wyobraźcie sobie, że grę wypuszczono na Xbox Live w cenie 160 zł. Sam tryb fabularny, gdzie krótko tylko dodam, że wersję pudełkową około rok temu, bodajże to było w okolicach świąt poprzedniego roku, ja sobie dodawałem do swojej kolekcji. Była to już wtedy przecież roczna produkcja, bo Red Dead Redemption 2 debiutował w 2018 roku na konsolach. Natomiast
roczną produkcję kupowałem wtedy w cenie około 100 zł, bodajże 105 zł i była to nówka w folii. Natomiast teraz, ponad 2 lata po premierze swojego tytułu, Rockstar proponuje nam 160 zł na Xbox Live jako oddzielną kampanię fabularną. No to jest właśnie urok cyfrowej dystrybucji, do której ja osobiście nie jestem w ogóle przekonany i która tak mnie mierzi od dłuższego czasu. Nie podoba mi się to, że postępuje trend, w którym no niestety bardzo dużo osób kupuje właśnie te cyfrowe wersje. No i mam wrażenie, że Rockstar będzie pierwszą firmą, która będzie to zupełnie wykorzystywać, jeśli kiedyś tam zupełnie odejdziemy od pudełek. No jak dla mnie tego typu działania są co najmniej śmieszne, żeby dwuletnią grę wypuszczać dalej w takiej cenie, skoro używki można dostać za kilkadziesiąt złotych, a nówki w folii spokojnie za około stówkę w naszym kraju są do kupienia, gdzie przecież mamy dostęp do pełnej gry, to znaczy nie jest to tylko kampania fabularna. No ciekawi mnie, co wy myślicie na ten temat, natomiast jak dla mnie, o ile sam pomysł mi się podoba, no to niestety widzę potężne zagrożenie, jeśli chodzi o realizację, to znaczy jeśli nie będzie to wypuszczane w ten sposób, że na przykład w pudełku będziemy mogli kupić oddzielnie singla i oddzielnie online, no to jestem przekonany, że deweloperzy, czy też właściwie wydawcy będą dyktować ceny, no właściwie takie, jakie im sobie przyjdą do głowy. No i oczywiście będziemy słyszeć uzasadnienia, że przecież Red Dead Redemption to jest wielka gra, że przejście zajmuje 40-50 godzin co niektórym i tak dalej, i tak dalej. Wszystko fajnie, natomiast jeśli kiedyś ujrzymy koniec, śmierć właściwie wersji pudełkowych, no to niestety jestem pewien, że tego typu ceny, zwłaszcza w tych największych produkcjach AAA, będziemy oglądać i będzie to właściwie codzienność. No jedyne, co będzie pozostawać, to czekanie na jakieś tam promocje, jeśli chodzi o wersje cyfrowe. Natomiast zwróćcie też uwagę na to, że te największe hity właśnie AAA, czyli te największe wysokobudżetowe produkcje, nawet jeśli są w promocjach, no to bardzo często jest to obcinka o 10-20%, natomiast bardzo rzadko tego typu produkcje są w promocjach rzędu 70-80%, jak to widzimy w przypadku mniejszych tytułów. Także jeszcze raz, sam pomysł mi się podoba, natomiast boję się o realizację i boję się o to, że jeśli zobaczymy kiedyś koniec wersji pudełkowych, no to będziemy oglądać coś takiego, że gra dwuletnia dalej będzie wypuszczana na przykład po 200 zł, bo po prostu nie będzie innej alternatywy dla graczy. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tym pomyśle, o podziale wersji gry na wersję singlową, wersję online'ową, no i właśnie o cenie, jaką podyktował Rockstar za Red Dead Redemption 2. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzisiaj krótko i na temat, także dzięki jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.